Będę mówił na temat awangardy, awangardy przede wszystkim dwudziestowiecznej oczywiście, jako pewnego zbiorczego określenia kierunków artystycznych, których niejako wspólnym mianownikiem jest estetyczny antytradycjonalizm i wyniesienie nowatorstwa formalnego oraz rozmaicie pojmowanej zresztą oryginalności do rangi głównego, jeśli nie podstawowego i jedynego zadania twórczego. Naprzód chcę powiedzieć parę słów na temat dość nietypowej jednak z punktu widzenia tematu genezy pojęcia. A mianowicie termin awangarda pochodzi właściwie z języka najbardziej, jak sobie można chyba wyrazić, odległego od sfery artystycznej, a mianowicie z zakresu taktyki militarnej, wojskowej. Definicja awangardy w tym znaczeniu mówi, że jest to oddział lub pododdział wydzielony z maszerującej kolumny, mający za zadanie ubezpieczenie jej od czoła przed niespodziewanym napadem nieprzyjaciela. Wtedy takim zresztą antonimem do pojęcia awangardy będzie pojęcie ariegardy, prawda? Czyli takiego samego, można by rzec, wydzielonego oddziału, no tyle, że ubezpieczającego tył. Tak? Kiedy to pojęcie typowo militarne trafiło do języka sztuki, a może szerzej do języka no, nawet potocznego w sferze no, najogólniej powiedzmy cywilnego. No to właśnie nieprzypadkowe jest to, że trafiło najpierw do języka politycznego i również nieprzypadkowe jest to, że w okresie rewolucji we Francji 1789 roku. To pojęcie, ten tytuł odtąd stał się bardzo popularnym, można liczyć dziesiątki periodyków o charakterze rewolucyjnym, które właśnie często nawet w tytule, prawda, miały ową awangardę. A więc tym terminem posługiwali się właśnie rewolucjoniści tej epoki, radykałowie, demokraci, później anarchiści, socjaliści, syndykaliści, wreszcie bolszewicy i faszyści. No, bardzo istotne pod tym względem jest także specyficzne użycie tego słowa przez samego Lenina, ówcześnie jeszcze przywódcę radykalnego skrzydła bolszewickiego socjaldemokratów, w słynnym artykule Czto Dziełat, prawda, co robić, z 1902 roku Lenin wprowadza do języka to pojęcie awangardy proletariatu, dokładnie awangardy rewolucyjnego proletariatu, którą to awangardą oczywiście jest partia rewolucji. Ale jak to często bywa, zresztą trochę analogicznie do pojęcia rewolucji. Tak jak pojęcie rewolucji no jednoznacznie przez co najmniej 100 lat było słowem lewicowym, tak, czy postępowym. No to jednak stało się ono tak, no, ten taki jakiś niebezpieczny urok tego słowa, prawda, zadecydował, że w pewnym momencie tym pojęciem zaczęła się posługiwać także prawica, prawda? No i stąd mamy rozmaite rewolucje narodowe w XX wieku. Rewolucja narodowa Salazara, rewolucja narodowa Petena i trochę właśnie analogicznie jest z pojęciem awangardy. Mianowicie jeszcze przed I wojną światową monarchistyczno-nacjonalistyczna Action Française wydawała tygodnik, jako jedne ze swoich pism, L'Avant-Garde de Normandie, który redagował, no jeszcze wtedy nie tak znany, ale w przyszłości
bardzo znany i wybitny pisarz Georges Bernanos. W Polsce na przykład, także w okresie międzywojennym, jedna z grup młodoendeckich, tak, czy rozłamowych, wydawała pismo pod tytułem Awangarda Państwa Narodowego. Czyli najpierw słowo awangarda trafia z języka militarnego do języka politycznego czy polityczno-ideologicznego. Wkrótce jednak także do języka już stricte estetycznego. Prawdopodobnie takim pierwszym przykładem jest artykuł jednego z sensimonistów, Rodrigueza, L'artiste, le savant, l'industriel, z 1825 roku, gdzie właśnie to słowo awangarda pojawia się w odniesieniu do sztuki, zarazem zaznaczeniem jakby wyraźnej służebności idei artystów wobec idei postępu. To, że zaczęło się to dość gwałtownie rozprzestrzeniać, jednym z dowodów jest taka właśnie ironiczna wobec tego faktu uwaga Baudelaire'a, który w moim obnażonym sercu właśnie wykpiwa zwyczaj przenoszenia właśnie terminów, które wciąż jeszcze kojarzyły mu się militarnie do języka artystycznego. Natomiast później wszelkie zahamowania pod tym względem zostały jakby utracone i właśnie już na początku XX wieku no to stało się to powszechnie używanym określeniem. Przez przedstawicieli zresztą różnych kierunków boju, futuryzmu jak Marinetti, czy kubizmu jak na przykład Apollinaire, aczkolwiek trzeba zauważyć, że termin awangarda miał i ma pewne konkurencyjne terminy. Przede wszystkim no, to jest określenie, to są określenia takie jak nowe czy nowoczesne, nowa sztuka, nowoczesna sztuka, prawda? Więc wszelkiego rodzaju warianty leksykalne słowa modern czy nouveau, new i tak dalej, prawda? Więc no, na przykład w świecie anglosaskim, prawda, jednak zdecydowanie częstszy jest ten termin właśnie nowy, tak? New, a nie awangarda. W świecie hiszpańskojęzycznym z kolei określenie modernizm, prawda, które ma znacznie szerszy zakres niż na przykład w Polsce, prawda? Bo w Polsce w zasadzie modernizmem nazywamy, no przynajmniej tak Kazimierz Wyka właściwie jakby trochę narzucił tym modernizmem polskim nazywamy wymiennie Młodą Polskę tylko, prawda? Czy ten okres zwany także jeszcze przez innych neoromantycznym. Natomiast słowo właśnie modernizm w świecie hiszpańskojęzycznym ma znacznie szerszy zakres i obejmuje właściwie całą nową sztukę, wszystkie kierunki od no powiedzmy pokolenia 98, czyli odpowiadającego naszemu pokoleniu młodej Polski, aż po no właściwie całą pierwszą połowę XX wieku. Tyle może zatem właśnie o tej genezie. Następnie chciałbym przejść do prezentacji myślę szczególnie tutaj istotnej kwestii, mianowicie pewnego filozoficznego i światopoglądowego podłoża awangardy. Chociaż no, ostatecznie awangarda stała się pojęciem i zjawiskiem z zakresu estetyki, to jednak bardzo znaczący wpływ na ukształtowanie się, nazwijmy to, samej podstawowej intencji awangardyzmu czy awangardowości w sztuce, miały właśnie pewne
ważne przemiany światoobrazu, powiedzmy, dokonujące się na progu XX wieku pod wpływem nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza fizyki, a także innych dyscyplin, jak filozofia, psychologia czy socjologia. Tu nawet można by zauważyć taki bardzo zasadniczy kontrast. Mianowicie w naukach fizycznych, no oczywiście mieliśmy w historii jakby dwa wielkie przełomy, prawda? Pierwszy no to jest, nazwijmy to, kopernikańsko-galileuszowsko-newtonowski, prawda? Który zburzył ten światoobraz ptolemejski, który choć przecież źródłowo wcale nie był, nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem, no to jednak był, można powiedzieć, znakomicie kompatybilny z chrześcijańską symboliką, prawda? Przez swoją hierarchiczność, przez tę wizję ładu panującego w kosmosie stworzeń. No, nie trzeba tego, myślę, jakoś specjalnie udowadniać, prawda? No, wystarczy przypomnieć sobie Boską Komedię, prawda? Jak znakomicie ta ptolemejska koncepcja fizykalna dawała się przełożyć na język teologii, eschatologii itd. I oczywiście pod tym względem przełom ten, którego dokonali właśnie Kopernik, Galileusz, Newton, był no, czymś szokującym, prawda, dla świadomości ówczesnej. Rodzi się to, no, przede wszystkim nie można nie przecenić tego przeżycia, jakim jest na przykład coś, co można nazwać ogłuchnięciem wszechświata, prawda? Wszechświat ten ptolemejski czy ptolemejsko schrystianizowany jest światem, w którym, i to nie jest żadna metafora, prawda? To jest w pełni jakby egzystencjalne odczucie. Jest światem muzyki sfer, tak? I świat kopernikańsko-newtonowski spowodował, że świat ogłuchł, tak? No, widać to na przykład, ten jakby pewien szok metafizyczny u Pascala, prawda? Że oto właśnie ta jednostka w tej otchłani nieskończoności milczącego już świata, prawda? Świata, którym nie rozlega się ta wspaniała muzyka, jaką słyszały poprzednie pokolenia. Otóż uderzające jest to, że tamten obraz świata, ten właśnie kopernikańsko-newtonowski, on przez, no właściwie do początku, nieomal, nawet przez większość oświecenia, on w zasadzie nie znalazł żadnego oddźwięku w sztuce, a także w sztuce poetyckiej. W poezji nadal panował świat ptolemejski. W poezji barokowej na przykład, u Szekspira. Tam nadal dźwięczała muzyka sfer. I dopiero, właśnie takim no, pierwszym wielkim poetą, u którego świat jest zdecydowanie kopernikański, jest Goethe, prawda? Czyli przełom XVIII i XIX wieku. Więc o ile, to kończąc tę dygresję pewną, o ile tamten światoobraz kopernikański nie znalazł tej reakcji przez ponad 200 lat, to o tyle kolejny przewrót, no, czyli przede wszystkim teoria względności Einsteina, zasada nieoznaczoności Heisenberga, rozbicie atomu i tak dalej, to znalazło natychmiast właśnie oddźwięk w świecie
sztuki i literatury. I cóż właśnie w tym przewrocie twórcy, artyści i teoretycy znaleźli jakiego rodzaju impuls? Przede wszystkim właśnie usprawiedliwienie dla charakterystycznych dla awangardy procederów, a mianowicie relatywizacji wszystkich zarówno estetycznych, jak i pozaestetycznych reguł tworzenia, a nawet względności samych elementarnych pojęć estetycznych, jak sztuka i piękno. A po drugie, dla analogicznego procederu, tak jak na przykład mikrofizycy, tak? Mikrofizyka, która rozbija najbardziej no, elementarne cząstki, tak? To samo może czynić właśnie artysta, rozbijając, tak? Tak jakby analogia do rozbicia atomu, to może być rozbicie elementarnych cząstek morfologicznych w tworzywach danej dziedziny sztuki, prawda? Fonemy wyrazów, tony w muzyce, punkty w obrazie. No, do tego, co wniosła w takim razie fizyka tutaj nowoczesna, to, jak powiedziałem, szczególnie ważny jest też wkład nowej psychologii, przede wszystkim no, dwóch szkół, zresztą bardzo różnych, prawda? No, z jednej strony behawioryzmu, tak? Który no, kwestionując jakby możliwość obiektywnego poznania stanów i procesów wewnętrznych człowieka, nakazuje badać to, co zewnętrzne, tak? Dostępne bezpośrednio, zachowania się i czynności zdeterminowane przez odruchy. No a druga, no to oczywiście psychoanaliza freudowska no, i jego następców, a więc także w ostateczności właśnie jakby kolejne usprawiedliwienie, tym razem właściwie już także innego procederu, prawda, takiej świadomie akulturalnej, biologistycznej, apoteozującej popędy właśnie te tłumione, represjonowane tak, przez ego i superego. Stąd też właśnie no, ten wielki przypływ takiej literatury, która no, eksploruje tę sferę seksualną i to właśnie przez pryzmat biologiczności, prawda, i pewnego nawet no, tutaj jakiegoś takiego urzeczenia tą dzikością, tak, no, weźmy kochanka Lady Chatterley, choćby Lorasa. Tak? Jeśli chodzi o kierunki filozoficzne, no to wciąż no, oddziałują pewne jeszcze koncepcje jakby poprzedniej epoki, prawda? Woluntaryzm schopenhauerowski, nietzscheanizm, ale no, przede wszystkim także witalizm bergsonowski, no, czy to, co ogólnie nazywa się egzystencjalizm. I wreszcie, jeśli chodzi no, o może nie tyle ściśle filozofię, no to, ale powiedzmy no, to, co Husserl by nazwał filozofią światopoglądową, prawda? No to oczywiście takim kierunkiem, który ma bardzo ścisły związek z awangardy, są wszelkiego rodzaju takie historiozoficzne, czy historiozoficzne, wręcz polityczne także kierunki katastroficzne. Tak, wieszczące kryzys, koniec, schyłek. No to oczywiście szczególnie ważne pod tym względem jest dzieło Spenglera, Upadek Zachodu. Spenglera, który notabene sam jako autor był właśnie wrogi tym kierunkom awangardowym, bo on uważał je za właśnie symptom dekadencji. Ale teraz powiedzieć, że istnieje związek między awangardą a katastrofizmem, ogólnie rzecz biorąc, jako nurtem, to trochę za mało, bo trzeba dodać koniecznie, że ten związek może dokonać się na dwa i zupełnie przeciwstawne sposoby. To znaczy,
dla jednych kierunków awangardowych, jak futuryzm czy dadaizm, to ów konstatowany, czy zapowiadany, czy wieszczony upadek kultury zachodniej jest czymś radosnym, prawda? Jest wyzwoleniem, czymś krzepiącym. No, prawda? Jest to znakomicie, że ta kultura upada. To muzeum, trumna, grób, możemy na tym zbudować coś nowego i lepszego i świadomie prymitywnego, na przykład, prawda? Taka apoteoza barbarzyństwa nowego. No ale odwrotnie u innych, no tu można z kierunku wymienić ekspresjonizm, czy powiedzmy takich jakby już nie wiążących się jednoznacznie z określonymi kierunkami artystów czy myślicieli jak Stanisław Ignacy Witkiewicz czy José Ortega y Gasset, no to jest coś przerażającego, prawda? To jest ta katastrofa odczuwana jest jako tragedia, prawda? Więc zupełnie inaczej. Z kolei przejdę do pewnego bardziej deskryptywnego wątku, czym jest ten fenomen awangardy. Otóż chciałbym tutaj naprzód zauważyć, że właściwie samo zjawisko awangardowości jako najogólniej rzecz biorąc przeciwstawiania się istniejącemu sposobowi tworzenia i otwieraniu jakichś nowych możliwości, no jest w zasadzie ponadczasowe. Gdybyśmy przenieśli się teraz na chwilę do początku XVII wieku we Francji, no powiedzmy gdzieś około roku 1630, to kiedy pojawia się grupa teoretyków i dramaturgów, przede wszystkim takich jak Jean Chapelain, później, no już właściwie o pokolenie młodszy, Boileau, czy Daubigny. I oni zaczynają mówić tak, dramat nie może być tak tworzony jak dotychczas, że wszystko jedno jak długo trwa, czy się zmienia miejsce akcji, czy prawda, jeden akt może się dziać w Paryżu, trzecina, drugi być bitwą morską, prawda, gdzieś tam, a trzeci w niebie, że to jest nie do przyjęcia, prawda, że trzeba, czytając Arystotelesa, tak, wyprowadzić z tego ścisłe reguły, które są coraz bardziej zawężane. Tak? Chapelain pisał regułę 24 godzin. Daubigny jakieś kilkanaście lat później mówi, czas akcji musi być tożsamy z czasem przedstawienia, czyli no, 2-3 godziny. Tak? Co więcej, błędem jest nawet pokazanie czy danie do zrozumienia, że czas upływa, bo wtedy widz może zacząć się zastanawiać i to na przykład wytykano jako jeden z błędów Kornejowi w Cydzie, tak? Że zwrócił uwagę na nieprawdopodobieństwo zgromadzenia tylu wypadków w jednym czasie, ponieważ napomknął właśnie, że tam Cyd ma przez 2 godziny odpocząć po bitwie. Tak? Więc kiedy pojawia się taka grupa właśnie tych klasyków, no, czyli wydaje nam się coś najbardziej tradycjonalistycznego, no, skostniałego, by powiedzieli wszyscy inni później, począwszy od romantyków, no to przecież oni są awangardystami XVII wieku, prawda? To jest niewielka grupa nowatorów, którzy postulują, żeby dramat pisać dokładnie inaczej niż pisze się dotychczas i że to jest w ogóle, no to jest właśnie jakiś wynalazek, prawda? Jakieś odkrycie. Czyli i poetyka klasycystyczna była kiedyś awangardą, prawda? No ale oczywiście tutaj mamy na myśli bardziej doprecyzowane i jakby historycznie zamknięte zjawisko, no, które generalnie rzecz biorąc, no, to jest bardzo charakterystyczne, prawda, jeszcze jedno.
przecież to dotyczy periodyzacji wszystkich kierunków historii sztuki czy historii literatury. Nie mamy w zasadzie kłopotu, żeby wszystkie poprzednie epoki nazywać nazwą jakiegoś dominującego, ale przecież nigdy nie jedynego stylu, prawda? Czyli mówimy o renesansie, baroku, klasycyzmie, romantyzmie i potem no, w sztuce, powiedzmy, realizm i naturalizm. Tak? Natomiast właśnie takim ostatnią epoką jeszcze mniej więcej można powiedzieć symbolizm, prawda? Jest taką jakby jednorodną, taką, którą możemy nazwać jednym terminem. Natomiast proszę zauważyć, że jakby od 1900 więcej roku, no to już nie jesteśmy w stanie żadnej epoki nazwać jednym terminem, bo jaki byśmy nie wybrali, no to okaże się, że on nie jest taki najbardziej reprezentatywny, prawda? Nie ma analogicznie, tak jak romantyzmu, czy nawet symbolizmu, epoki, nie wiem, ekspresjonizmu, kubizmu, futuryzmu, dadaizmu, surrealizmu i tak dalej. To są prądy współistniejące, nachodzące na siebie, ale nie ma tego jednego, który jakby dał imię epoce, prawda? I stąd także wzrost znaczenia tego pojęcia awangardy, bo ono jest tak ogólne i tak pojemne, prawda? I wskazuje tę jedną podstawową cechę, jaką jest nowatorstwo i oryginalność, przynajmniej jako cel, prawda? Że właśnie jakby wszyscy mogą się na to zgodzić, tak? Od futurystów po ekspresjonistów, że są awangardowi. Następną rzeczą, którą też trzeba by zwrócić uwagę, to, że jakby podatne na i to ogólne określenie awangardy, i na te węższe stylistyczne wyróżniki są na przykład też w przeciwieństwie do poprzednich epok raczej nie dziedziny sztuki całe, ile raczej poszczególne gatunki, czy rodzaje i gatunki, prawda? Więc na przykład takie pojęcia właśnie jak futuryzm, ekspresjonizm, imażyzm i tak dalej, one bez trudu możemy zidentyfikować, jeśli chodzi o poezję, o lirykę wszystkim, prawda? Natomiast na przykład znacznie gorzej jest powieścią, prawda? I o ile takie określenia jak powieść romantyczna czy powieść realistyczna są tłumaczące się same przez się i natychmiast możemy wskazać reprezentatywne przykłady, no to właśnie określenie powieść na przykład, czy istnieje powieść futurystyczna. No, raczej właśnie nawet jest niemożliwe napisanie powieści futurystycznej, no powieść to akurat taki gatunek, który wymaga jakby więcej miejsca, prawda? No, akt futurystyczny, tak? Jeżeli akrobacja aeroplanu jest aktem futurystycznym, tak? Albo krótkie scenki dramatyczne, które mogą się sprowadzić, nie wiem, na przykład do wystrzału za sceną i jakiegoś krzyku, tak? No to jest zdecydowanie za mało na powieść, prawda? A więc te określenia raczej są mało kompatybilne na przykład właśnie z prozą narracyjną. Natomiast na przykład właśnie odwrotnie te same określenia pasują do liryki albo do pewnych kierunków w sztukach plastycznych, na przykład kubizm, prawda? Mamy malarstwo kubistyczne i mamy poezję kubistyczną Apollinera choćby. No, swoje pewne jeszcze określenia mają gatunkowe, ma jakby ogólnie rzecz biorąc awangardowy dramat, ale właśnie inne, prawda? No weźmy takie jak teatr groteski, teatr absurdu, albo wskazujące no, wtargnięcie niedramatycznego żywiołu, czyli z jednej strony dramat epicki, powiedzmy Brechta, a z drugiej strony dramat poetycki, prawda? Eliot, Cocteau, Claudel i tak dalej.
Natomiast na przykład właśnie takim skrajnym wyróżnikiem awangardowości w sztuce dramatyczno-teatralnej, no to będzie właśnie ta fragmentaryzacja, o której mówiłem, prawda? Jakby ten odpowiednik tego rozbijania atomu. No tu na przykład teatr dadaistyczny i surrealistyczny, gdzie mamy tak, niemy kanarek, ryba mą desenia, no, oznacza zupełny brak sensownej akcji, prawda? Kompletny bełkot. Serce Sary, które idzie jeszcze dalej, bo to jest dezontologizacja i destrukcja postaci scenicznej. Postaci sceniczne to usta, nos, oko na przykład, prawda? Albo ekspresja czysto alogicznych jakichś obrazów i metafor, jak choćby fontanna krwi Artota. Jeśli chodzi o prozę, no to właśnie to raczej trzeba wskazać pewne techniki narracyjne. Przede wszystkim przejście od zobiektywizowanego narratora, tak zwanego wszechwiedzącego, prawda? Trzecioosobowego, do właśnie narracji pierwszoosobowej, subiektywnej, introspektywnej. To są techniki takie jak strumień świadomości czy monolog wewnętrzny, prawda? No, kojarzymy oczywiście to przede wszystkim z Ulyssesem Joyce'a, ale naprawdę pierwszy raz już Desjardins zastosował tę technikę w powieści Wawrzyny już ścięte. Eksperymenty słowotwórcze, no tak daleko idące, że polegające na próbie stworzenia nowego języka, prawda? Czyli Finnegan's Wake, oczywiście jak on, no, jakby próg, poza którego już nie można przekroczyć, prawda? No, w tym zakresie. No, bardzo charakterystyczne jest także zainteresowanie autotematyzmem, tak? Czyli pisanie powieści o pisaniu powieści, tak? No, fałszerze Żyda i równoległość narracji, prawda? Ta narracja szkatułkowa taka, prawda? Jedna ta, którą pisarz tworzy, druga ta, której opowiada o tym, jak ją tworzy. Panie profesorze, 5 minut. Tak, tak, właśnie dlatego już przejdę do... A więc generalnie rzecz biorąc, awangarda jest antytradycjonalistyczna, choć jakby ze względu na... tylko zasygnalizuję, no właśnie ze względu na brak czasu. Jednak dla mnie takim zasadniczym wyjątkiem jest awangarda teatralna tej epoki. Tak zwana wielka reforma teatru, która jest właściwie programowo hipertradycjonalistyczna, prawda? No bo ona chce odrodzić te formy teatralne sprzed teatru mieszczańskiego, prawda? Sprzed teatru pudełkowego, jeśli chodzi o kształt, a jeśli chodzi o jego przesłanie teatru, no mniej lub bardziej szlachetnej rozrywki dla mieszczańskiej publiczności, prawda? Czyli sięganie do źródeł. Więc wyjąwszy ten znaczący wyjątek, no to generalnie awangarda jest antytradycjonalistyczna, prawda? No mamy tutaj wezwania, no, futurystów do spalenia muzeów, tak? Czy Jasińskiego, polskiego futurysty, wywożenia taczkami nieświeżych mumii Mickiewiczów i Słowackich. Także dla większości, ale nie dla wszystkich kierunków awangardy z tym antytradycjonalizmem zgadza się na przykład taki kult techniki i nowoczesności, prawda? No, Piperowskie 3M, miasto, masa, maszyna. Aczkolwiek, no, należy podkreślić, są kierunki, które zupełnie od tego, to zresztą to się pokrywa z tym stosunkiem do katastrofizmu, prawda? Czyli na przykład właśnie, no, są tacy, tu zarówno ekspresjoniści, jak i surrealiści, w których to, co właśnie wiąże się z urbanizmem, z masą, z techniką, jest raczej przerażające. Czyli właśnie generalnie mamy w awangardzie dwa nurty.
Jeden, do którego można by zaliczyć futuryzm, kubizm, konstruktywizm i abstrakcjonizm, jest optymistyczny, immanentystyczny, racjonalistyczny. Fascynuje go technika, materia, tworzenie pojmuje jako montowanie kawałków lub beztroską zabawę. Nie interesuje go dusza, jest ametafizyczny, do kultury ma stosunek ludyczny i plebejski. Nurt drugi, do którego możemy zaliczyć, ekspresjonizm, surrealizm, ma skłonność do pesymizmu, patosu, katastrofizmu, irracjonalizmu i mistycyzmu. Pociągają go tajemnica, marzenia senne, zjawiska paranormalne, podświadomość indywidualna i zbiorowa, jest więc metafizyczny, no w sensie witkacowskich uczuć metafizycznych, czy pittura metafizyka Giorgia de Chirico, prawda, w malarstwie. Przybosz umiewał to jako pozycję równanie i wizja, prawda, obu tych nurtów. Jak wyglądał związek awangardy z polityką? No, nic dziwnego, że także w świetle genezy, że na ogół awangarda wiąże się właśnie z kierunkami wywrotowymi, rewolucyjnymi, lewicowymi, ale właśnie to trzeba podkreślić w dwóch wersjach. Albo, generalnie rzecz biorąc, komunistyczno-anarchistycznej, ale z drugiej strony jest także faszystowski. Prawda? Czyli mamy pełną symbiozę między futuryzmem a faszyzmem. Nawet zresztą genetycznie partia faszystowska wywodzi się po części z partii futurystycznej, bo i taka była. Prawda? Mamy tutaj francuskich romantyków faszystowskich, jak Drie La Rochelle czy Brazilla, czy jak hiszpański modernista Jiménez Caballero, czy jak integralista brazylijski i zarazem właśnie awangardowy artysta Plinio Salgado, jak Ezra Pound, prawda, jak wortycysta, już taki kierunek jakby bardziej indywidualny, zarówno w malarstwie, jak i w prozie, który reprezentował Wyndham Lewis, zresztą wielbiciel poczciwego Hitlera. Z ekspresjonistów tutaj mamy, prawda, jakby niemal po połowie, prawda? Połowa ekspresjonistów jak Toller czy Kaiser to są komuniści, bolszewicy, druga połowa to naziści, no, na czele z największym, czyli z Gottfriedem Bennem, no, czy z mniej wybitnym, ale znanym dzięki jednemu zdaniu, gdy słyszę słowo kultura, odbezpieczam rewolwer, czyli Hans Jost, prawda? Czasem to się łączy. Alfred Łaszowski, tak, działacz ONR-u i jednocześnie uczeń Przybosia, głosił hasło Heil Piper. Przypomnijmy, że Piper był Żydem z pochodzenia, no to nabierało jeszcze takiego specyficznego smaku. Podobnie surrealiści, tylko tam raczej podział był na surrealistów, komunistów stalinowskich, jak Liard czy Aragon i ciążący ku trockizmowi, jak Breton. Ale w związku z tym, na przykład w historii związków komunizmu i awangardy, no to też można pewien paradoks wskazać, że najbardziej probolszewicki reżyser teatralny, tak, czyli Meyerhold, ginie ostatecznie, czy na Łubiance, czy w Łagrze, nawet dokładnie nie wiadomo. A na wskroś burżuazyjny Konstantin Stanisławski zostaje artystą ludowym Związku Radzieckiego. Tak? No bo tu inne są gusta estetyczne zleceniodawców, tak? Zarówno Lenin, jak i Stalin byli zwolennikami tradycyjnej, w sensie XIX-wiecznej, realistycznej literatury czy teatru. Ale z drugiej strony także mamy artystę, a więc tutaj jednoznaczności nie ma. Panie profesorze, dwa zdania, jeśli może. Tak, no to właśnie na te dwa zdania zakończę. Chciałem wskazać na koniec na pewien paradoks awangardy, który zresztą nie jest niczym
niczym specjalnie odkrywczym. Mianowicie, no, awangarda zakłada konieczność ciągłego zmieniania, ciągłego wymyślania, czegoś nowego. No ale możliwość tego, co da się wymyśleć, jest jednak ograniczona, prawda? A więc takim jednym właśnie z paradoksów awangardy, zwłaszcza tych rozwiązań skrajnych, prawda, jest to, że awangarda w końcu zawsze zaczyna jakby kręcić się wokół własnego ogona, mówiąc tak kolokwialnie, prawda? Czyli strategią wyjścia z tego jest przerzucanie się z krańca w kraniec, prawda? Jak abstrakcjonista ogłasza, dzisiaj stałem się hiperrealistą, prawda? Albo odwrotnie, hiperrealista staje się abstrakcjonistą. Następnie drugi element paradoksu jest taki. Jeżeli wyjdziemy od tego militarnego sensu, że awangarda to jest no właśnie ta straż przednia, wytyczony oddział, no to pojęcie awangardy ma sens wtedy, kiedy jest ta główna kolumna, tak? A oprócz niej awangarda i awiergarda. Natomiast kiedy nakaz awangardowości staje się powszechny, no to znika to pojęcie głównej kolumny, tak? Czyli w takim razie pytanie jest w takim razie, no to jeżeli generalnie wrogiem awangardy jest tak zwany akademizm, to gdzie jest ten akademizm? No, jeżeli nikt nie jest artystą akademickim, tak? Jeżeli wszyscy są awangardystami, no to względem kogo są awangardystami. No i wreszcie trzecia rzecz, trzeci paradoks polega na tym, że jakby prestiż awangardy jeszcze był zawsze budowany na tym poczuciu odrzucenia, buntu, wyklęcia. No mamy XIX-wiecznych, no autentycznych poet modi, poetów wyklętych, Baudelaire, Nerval, Norwid, odrzuconych przez mieszczańską publiczność, często umierających z głodu, prawda? Natomiast skoro awangarda stała się powszechna, no to większość tych awangardystów zdołała w ogóle narzucić, prawda, metody kształcenia, stać się establishmentem, prawda, szkół artystycznych, zyskać poparcie mediów, no zyskać sławę i pieniądze, mówiąc krótko. A więc powoływanie się na to, że jest się niepokornym, ofowym, odrzuconym i tak dalej, no jest oczywiście czystą kpiną. Dziękujemy bardzo.